Dzień dobry. Muszę cię sprawdzić. Jej! Ha! Hu! Om! Co? Kolejny cosplayer? Król Leo. Mój skaner coś wykrył. Wyciągaj to, co tam schowałeś. Nie poddam się bez walki. Jej! A masz! Ha! Technika pięciu palców. Nie wpuszczę cię z jedzeniem. Teraz możesz wejść. Zaraz. Skąd dochodzi ten zapach pizzy? Ach, to moje perfumy o zapachu pepperoni. Dla prawdziwych facetów. W porządku, wchodź. Fiu, co za dzień. Ale akcja. To musiało boleć. Nie ma ochrony na horyzoncie? Świetnie. To oznacza, że czas zjeść ulubioną potrawę wszystkich. Wow, pizza. Co przyciąga dziewczyny bardziej od pyszności? Nic. Hej, zaczekajcie. Zostawcie mi kawałek. O nie, nic nie zostało. Tak się starałem i wszystko na nic. Każdy więzień marzy o ucieczce z więzienia. Ale tylko niektórzy próbują. O mamusiu, pomocy! Co by było, gdyby w razie awarii nie dzwonić pod numer 911? Zamiast tego możesz zadzwonić do najlepszej przyjaciółki. Więc Zosia wykorzystuje tę szansę i próbuje. Musi tylko trochę się przygotować i zwrócić uwagę strażnika. Źle się czuję! To straszne! Co się stało? Zęby mi wypadły! Muszę natychmiast dzwonić po lekarza! Dobrze, że numer wisi na ścianie. Halo? Komuś tu wypadły zęby. Proszę szybko przyjechać. Ha! Zadziałało. Pani doktor? Tędy. Wypuśćcie mnie! Ja nie chcę umierać! Nie, lekarka ci pomoże. Nie ma co się martwić. Zaraz ją wyleczę. Potrzebuję moich narzędzi. A co to? To mało skuteczne. To może się przydać. Jakie straszne narzędzia. Biedna więźniarka. Lekarka z takim arsenałem odstraszyłaby każdego. Nie chciałbym, żeby mnie leczyła. Właśnie tego mi trzeba. Nie mogę na to patrzeć. Poważnie, nawet mnie przestraszyłaś. Ale miał śmieszną minę? Dobra, bierzmy się do pracy. Wow, to aparat z galaretki. Teraz zawsze będziesz miała przy sobie coś słodkiego. Dziękuję, kochana. Pycha! Żadnego jedzenia. Teraz możesz wejść. Konfiskuję to. Możesz iść. Proszę stać. Nie wolno wnosić jedzenia do szkoły. Jestem kucharką. W porządku. Możesz wejść. Widziałaś to? Tak. Myślisz o tym, co ja? Musimy szybko załatwić jakieś białe czapki. Co to za spotkanie uzurpatorów? Tak, tak. Jesteśmy z kuchni. Dlatego mamy jedzenie. Dobra, dobra, wchodźcie. Wystarczy. To już nie jest śmieszne. Nie wpuszczę cię. Za dużo już wpuściłam kucharzy. Czy to jest jakiś żart? Ja tu pracuję. To nie moja wina, że wpuściłaś tu fałszywych kucharzy. Nie wierzę ci. Na pewno próbujesz mnie oszukać. Pracuję tu od 6 lat. Nie pamiętam cię. Powinnaś częściej czyścić te okulary. Do czego są ci w ogóle potrzebne? Nie ma dzisiaj nawet słońca. Nie wpuszczę cię. I kropka. Lubię bycie lokalnym celebrytą. Jesteś naprawdę super. O nie, to pani Kowalska, surowa nauczycielka i jej bezduszne zakazy przyjemności życiowych, takich jak jedzenie. Co to? Słodycze? Więc dla kogo są te zasady? Żadnego jedzenia w klasie. Pamiętajcie, lepiej nie ryzykować słodyczy, które są w piłce. Chwileczkę. No, możesz wejść. Po co się ograniczać, skoro możesz wrzucić piłkę do klasy przez okno? Rzucaj, złapię ją. Najważniejsze to trafić. I to nie w kolejne okno. Jako kapitan drużyny raczej się nie popisałeś. O nie, stary, ratuj się. Jak śmiesz? Nawet sobie nie wyobrażasz, jaka czeka cię kara. Pożałujesz tego, co zrobiłeś. O rany. Biedny Leo został najgorszym strzelcem w drużynie? Ach, co za pech. W porządku, proszę. A ty, panienko, nie bierz tego ze sobą. Nie wolno wnosić słodyczy do sali kinowej. Co to za żałosne zasady? Nic nie poradzę. Ach, z rybą nie możesz wejść, widzisz? Spójrz jeszcze raz, chłopkasiu. I co mam niby tam widzieć? A? Jak to? Radek, lepiej naucz się zasad swojego miejsca pracy. Chyba nie mam powodu, żeby cię nie wpuścić. Racja. Mogła być trochę milsza. Żeby plan zadziałał, Zosia wlała sprajta do worka i włożyła do środka rybkę z galaretki. Voilà! Słodkie akwarium gotowe. Ludzka kreatywność nie zna granic, jeśli ma się ochotę na jedzenie w kinie.
Jedyny problem to ludzie wokoło, którzy myślą, że ryba jest prawdziwa. Złapię cię. Co się dzieje? Mam cię, słodziutka. Jesteś walnięta. Psychopatka. Jak można być tak okrutnym? Lepiej stąd zwiewajmy. Dlaczego wszyscy uciekają? Ten film nie jest aż taki zły. Jestem w słodkim więzieniu? Super. Pączki to miłość mojego życia. Ale Leo okazał się nie być jedynym miłośnikiem tych słodyczy. Miał poważną konkurencję. Gotował na zjedzenie ich co do okruszka. To nasze kraty, więc nasze pączki. Nie, na polewę, tylko nie to. To był tylko koszmar? Naprawdę skończyły mi się w rzeczywistości? La 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 la. Chwila, panienko. Nie wpuszczę cię z tą zabawką. Jest zabroniona. Ale ja nie chcę się z nią rozstawać. Co mam zrobić? O, jaki słodki maluch. Oto super lifehack Alicji. Możesz z łatwością schować popyt w pieluszce. Jaki fajny pomysł. Tak zrobię. Zabierz swoją lalkę, włóż twój ulubiony popyt w pieluchę i nikt nic nie zauważy. Twoje dziecko jest przesłodkie. Co to za słodziak? Ach, o nie, mam nadzieję, że się nie domyślił. Ale wstyd. Ach, te maluchy. Wiesz, o co mi chodzi, co? Tak, jasne. Proszę wejść. Przynajmniej aż tak źle nie pachnie. Plan zadziałał. Teraz Elka może oglądać film i cieszyć się relaksującą mocą zabawki. Co to jest? Nie daj się ponieść. W sali nie ma ochrony, ale jest wkurzona widownia, której przeszkadza zabawka Eli. Hej, co to za hałas? Przepraszam. Tak, taki antystres tylko stresuje tych wokół ciebie. Wypuść mnie natychmiast! Chcę adwokata! Pozwę cię. Przynajmniej nadal mam batona. Konfiskuję to. Żadnych smakołyków w więzieniu. To nie fair. Pycha. Odegram się. Życie bez słodyczy to okrutna zasada, z którą łasuch Zosia się nie zgadza. Szybko wymyśli jakieś rozwiązanie tego problemu. Może wyślemy liścik do psiapsi z prośbą o pomoc? Na pewno nie odmówi jej w potrzebie. Pozostaje tylko liczyć na więzienną pocztę. Zosiu, jestem. Tak jak prosiłaś. Ach, Elka, co za szczęście. Nie, tak nie będzie. Tu obowiązują surowe zasady. Nie wolno tego tu wnosić. Ech, jak mam to wszystko dostarczyć Zosi? Mam pomysł. I nie przynoś tu tego więcej. Nie, nie dostanę mojej dawki cukru? Tylko ja mogę tutaj ignorować tę zasadę. Dzień dobry, jestem nową woźną. Co? A? Ty? W porządku, rób swoje. Hej, chodź tu. Wygląda na to, że jest zbyt zajęty patrzeniem tam. To ja, Ela. A, nie poznałam cię. Przyniosłaś to, o co prosiłam? Tak, spójrz. To genialne. Ile tu słodyczy. Kocham cię. Ach, uważaj. O nie, mamy problem. Musimy wszystko wypić, zanim będzie za dużo piany. Ach, dziewczyny. Z zewnątrz to wygląda inaczej. Co one piją z tego wiadra? Ale dobre. Uwielbiam kole. Tak mi jej brakowało. Ach. To straszne. Po prostu okropne. To nie tak, jak myślisz. Żadnych popytów. Ani simple dimple. Połóż go tutaj. Chwila, pokaż, co masz w torebce. Ach, i tak nie ma tu nic zabronionego. W porządku. Nareszcie. Kocham swoją pracę. Ha, ha. Ale pani Kowalska nie docenia swoich przebiegłych uczniów i ich miłości do odstresowywujących zabawek. To ona, moja ulubiona szminka. Dzięki niej nikt mi się nie oprze. Wow, ona ma popyt na ustach? Hej, przystojniaku. Wow. Au, czy to popyt? Dziękuję, to bardzo miłe. Co wy tu robicie? Czy to popyt? Dostaniecie srogą karę za złamanie zasad. Wynocha z klasy. Często zdarza ci się przemycać gdzieś słodycze? Jakie metody stosujesz? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Podobał ci się nasz filmik? Więc daj nam lajka, subskrybuj i nie zapomnij kliknąć dzwonka.
Do zobaczenia!